Amarok z Krzyśkiem Jotko, zmęczonym po pierwszym treningu, media treningu UFC w Polsce. Krzysiek, zmierzasz się w Sztokholmie 4 listopada z Torem Trengiem. Jest to twoja trzecia walka w UFC, pierwsza po porażce. Czujesz jakąś presję z tego powodu, że tutaj trzeba wygrać, żeby zachować swoje miejsce w największej organizacji świata? Cześć, witam wszystkich. Nie, myślę, że nie czuję presji przed tą walką. Bardziej wiem, że to będzie bardzo trudna walka dla mnie, ponieważ Thor przegrał dwie swoje ostatnie walki, więc ta walka jest, można powiedzieć, być albo nie być, tak? Jeżeli przegra, no to dostanie kopniaka z UFC, jeżeli wygra, to tam zostanie, tak? Na pewno będzie bardzo dobrze przygotowany i to będzie bardzo duże wyzwanie dla mnie, tak? Thor jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Kiedy on walczył z Mamedem Khalidowem, to ja jeszcze nie wiedziałem, co to MMA, tak? Więc na pewno wiem, że będzie to ciężka walka. Spodziewasz się walki przede wszystkim w parterze? Treng to jest raczej specjalista od tej płaszczyzny. Tak, oglądałem jego walki. Bardziej jest takim grapplerowym zawodnikiem. No, ja nie ukrywam, że będę tego unikał i będę starał się walczyć w stójce, no ale jeżeli będzie chciał walczyć w parterze, będziemy walczyć w parterze, tak. Będę przygotowany na każdą płaszczyznę, w której on będzie chciał walczyć. No, wracając do twojej ostatniej walki, porażki z Magnusem Cernobladem, tam pomimo kilku dobrych momentów w parterze, ostatecznie nie udało ci się obronić obaleń i doprowadziło to do odklepania pod koniec drugiej rundy. Czy robisz coś, żeby bardziej poprawić swoje defensywne zapasy? Jeśli tak, to gdzie i jak nad tym pracujesz? Tak, w tych przygotowaniach pracowałem dużo nad zapasami. No oczywiście nigdzie indziej jak Wanko z zapasy, tak? Byłem to około 2 tygodni, trenowałem pod okiem Andrzeja Kościelskiego. A co do tamtej walki, to muszę powiedzieć, że Magnus był bardzo, bardzo silny, bardzo duży, bardzo silny i to nie moje brak umiejętności zaważyło na tym, że mnie obalał, tylko bardziej jego siła fizyczna, tak? Nie jestem tak fizycznie mocny jak on i kroczek po kroczku dochodził do tego obalenia, tak? Nie, też jeździsz dużo po Polsce, trenowałeś nie tylko, jak wspomniałeś, Wanko z zapasy, byłeś widziany w Mighty Bulls. Byłeś też w TriStar w ogóle wcześniej. Od tego momentu, kiedy podpisałeś kontrakt, robisz się takim obieży światem, jeżeli chodzi o gymy. Co planujesz odwiedzić jeszcze przed walką w Sztokholmie? Przed walką w Sztokholmie planowałem jeszcze wyjechać na jakiś tydzień do Ankosu zapasy, ale myślę, że może mi się to nie udać, bo jestem troszeczkę podziębiony, chory, więc nie wiem, czy nie będę musiał odpocząć. Ale 23 jadę do Norwegii, do Stavanger, gdzie jest Felipe Mota, czarny pas z brazylijskiego jiu-jitsu i z nim potrenuję przed walką. Przed walką głównie myślę, że parter i zapasy. W Norwegii byle nie do Trondheim, bo tam słyszałem, że nie ma za pierwszego poziomu. Ja muszę powiedzieć, że byłem w Trondheim, tak? I byłem i trenowałem w Trondheim i muszę powiedzieć, że się mylisz, bo jest dosyć dobry poziom, tak? Ale nie słyszeli tam o naszej gwiazdzie polskiej, Bonusie. Jest tam takich dwóch chłopaków, którzy naprawdę na dobrym poziomie prowadzą ten klub. Hej, no i ostatnie pytanie, gala w Sztokholmie. Zapewne przyciągnie dużą ilość osób z Polski. Dzielisz miejsce na karcie z dwoma innymi zawodnikami z Polski, Marcinem Bandlem i Janem Błachowiczem. Czy to jest dla ciebie jakaś dodatkowa motywacja? Myślę, że motywacja. Na pewno cieszę się, że będzie nam raźniej, będzie nas tam trzech. Szkoda, że Marcin nie walczy z jakimś zawodnikiem ze Szwecji, bo byśmy chcieli urządzić im potop szwedzki. Tak, będę musiał to zrobić tylko z Jankiem, tak, więc nie, no bardzo, bardzo się cieszę, że jesteśmy we trzech. Zawsze czym więcej nas za granicą, tym raźniej i lepiej się czuję na pewno. Okay, dzięki wielkie za wywiad, powodzenia w końcówce przygotowań i przede wszystkim powodzenia w walce w Sztokholmie. Mam nadzieję, że trzech Polaków przywiezie trzy korony ze stolicy Szwecji. Ja też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo.